Tak wygląda kandydatka numer 2. Jak widzicie, wykorzystują każdy centymetr kwadratowy przestrzeni. Cześć, witam na moim kanale. Z tej strony Kasia kempinguje. Mieszkam w przyczepie, pracuję na kempingu i podróżuję kamperem. Dzisiaj pokażę Wam, jak w moich kempingowych, przyczepowych warunkach przygotowuję pizzę domową. Będzie to pizza kebabowa. Pokażę Wam dokładnie, jak zrobić ciasto na pizzę ze składników, które na pewno macie w domu. Także przybijcie ze mną łapkę i zapraszam na nowy film. Kilka lat temu z połączenia miłości do kebaba i pizzy powstał pomysł na pizzę kebabową i opowiem Wam w tym filmie, jak taką pizzę przygotować i jaki jest mój sekretny składnik, który wymyśliłam sama. Ale najpierw ciasto. Moi drodzy, ciasto przygotowujemy z bardzo, bardzo prostych składników, a mianowicie oczywiście potrzebna będzie nam mąka, woda, odrobina cukru, dosłownie pół łyżeczki, suche albo świeże drożdże i sól. I to wszystko. O, prawie wszystko. Jeszcze oliwa. Odrobina oliwy. Jeżeli nie macie oliwy, można użyć oleju. Oczywiście można użyć. Zamiast dobrej oliwy, można użyć oleju. Zamiast dobrej mąki tortowej typu 0, albo specjalnej mąki do pizzy, można użyć jakiejkolwiek mąki pszennej, jaką macie w domu, ale różnica będzie odczuwalna. Jeżeli chcecie mieć taką pizzę first class, polecam oliwę i polecam naprawdę dobrą mąkę. Można użyć mąki tortowej, idealnie mąki do pizzy. Ja akurat mam dzisiaj tylko pszenną, zwykłą. Taka też da radę i na pewno pizza też będzie dobra, ale jeżeli możecie kupić naprawdę dobrą mąkę, to polecam. No dobrze, bierzemy się za ciasto. Gotowi? Jaka jest Wasza ulubiona pizza i czy macie już pomysł na to, jak wyglądać będzie i z czym będę serwować moją pizzę kebabową? Czym będzie ten sekretny składnik? Zapraszam Was do zgadywania w komentarzu. Będzie nam potrzebne 500 g mąki, to około 2,5 szklanki. Moja szklanka, nawet to dla Was zmierzyłam dzisiaj tutaj na wadze, moja szklanka ma 200 g. Czyli, jeżeli macie taką standardową szklankę do herbaty, to 2,5 szklaneczki. Szklanka, ewentualnie piękny kubek ciepłej, nie gorącej wody. To jest ważne, bo gorąca woda nam po prostu zabije drożdże. Jeszcze sprawdzę, czy nie za gorąca. O, za gorąca, za ciepła. Powinno się po prostu tutaj normalnie włożyć palec. To powinna być taka letnia woda, nie gorąca. Dobra. Tutaj w osobnej szklance mam dosłownie pół łyżeczki cukru. Do tego wsypuję 7 g drożdży suchych. Też saszetki mają standardowo 7 g. Tak to wygląda. Cukier, drożdże. Drożdże lubią cukier. Każdy znawca z życia to wie. Odrobina wody do tego. I niech te drożdże się tutaj rozpuszczą. Może jeszcze trochę. Takie drożdże warto aktywować, zanim je się doda do ciasta. Tak to wygląda. Bardzo ważnym składnikiem jest sól. Podobnie jak przy wypieku chleba. Sól jest bardzo ważna, nie można pominąć. I ja daję właściwie łyżeczkę soli. Jeżeli macie taką zwykłą sól, już zmieloną, to 1,5 łyżeczki. Ta sól morska, gruboziarnista, jest po prostu bardziej słona. Więc ja tutaj dodaję łyżeczkę soli do reszty mojej ciepłej wody i sobie to rozpuszczam. Gotowi na kolejny etap? Ostatni składnik to oliwa. Proponuję całą łyżkę. I teraz wszystko mieszamy, czyli nasze drożdże z wodą i z cukrem, ciepła woda z solą i zaczyna się zabawa. Może nie całą wodę wlewajcie, od razu, stopniowo. Także jak widzicie, składniki do ciasta na pizzę są banalne i właśnie dlatego cała magia w przygotowaniu, tak jak w przypadku chleba,
czy ciasta drożdżowego, takiego słodkiego. Teraz całe serce, ewentualnie stresy i frustracje możemy wyładować na tym cieście, bo zaraz będę je urabiać po prostu ręką. Jeżeli macie mikser z hakiem, to możecie takiego użyć, a jakimś dziwnym trafem taki mikser nie znajduje się na wyposażeniu mojej przyczepy Bailey rocznik 995. Także dla mnie zostaje łapka. Wyrabiamy z miłością i zapałem, z miłością do pizzy, która na pewno Was przepełnia, skoro znaleźliście ten film. Wyrabiamy, aż ciasto będzie jednolite, gładkie. Ono jest mięciutkie, cieplutkie, przyjemne w dotyku. Fajnie się można z nim pobawić. Wracamy za zapewne jakieś 10 minut, kiedy to ciasto będzie wyglądało bardziej medialnie. Na początku to ciasto będzie takie kleiste, będzie się przyklejać do miski. Możecie je też wyjąć z miski i urabiać na blacie albo na stolnicy. Uważajcie, żeby nie podsypywać zbyt dużo mąki. Jeżeli jest taka potrzeba, to można podsypać kaszy manny. I zachęcam Was, żebyście nie dosypywali mąki, bo ono właśnie w tym początkowym stadium jest takie kleiste, ale w miarę jak będziecie je wyrabiać, a wyrabiamy je mniej więcej, mniej więcej tak, po prostu. Wykorzystujemy fakt, że się przykleja do miski i do ręki, uwaga, już Was kładę na miejsce, i podnosimy je, rozciągamy je, po prostu je pieścimy. I w miarę jak je będziemy pieścić, ono będzie coraz bardziej z nami współpracować i kiedy zacznie odchodzić od miski, od ręki, będzie taką jednolitą kulą, będzie gotowe. Jak widzicie, moje jeszcze nie jest gotowe. Kiedy macie już fajną, gładką kulę, posmarujcie ją olejem albo oliwą z dwóch stron, można też posmarować naczynie. I odstawiamy nasze ciasto przynajmniej na godzinę, żeby sobie wyrosło i podwoiło objętość. Wybierzcie dobre, ciepłe miejsce bez przeciągów, ale nie na kaloryferze. Na blacie kuchni będzie w porządku. Można przykryć to ściereczką albo folią. I to jest dobry czas, ta godzinka, żeby przygotować nasze składniki. To wszystko, co pójdzie na nasze ciasto, co ułożymy na naszym cieście. Tutaj oczywiście pełna dowolność, a dzisiaj pokażę Wam, co ja przygotowuję do mojej pizzy kebabowej. Ciasto wspaniale wyrosło i jest już gotowe, żeby podzielić je na dwie części, szybko jeszcze raz zarobić i przykryć pysznościami. Oto sekretny składnik pizzy kebabowej. Pierś kurczaka doprawiona na ostro z odrobiną cynamonu. Sól, pieprz, papryka i uwaga, cynamon. I to właśnie cynamon daje ten charakterystyczny kebabowy smak. Nie będę kładła tego kurczaka na surowo na pizzę. Można go ugrillować, upiec, usmażyć, ewentualnie, jeżeli każdy już dał łapkę w górę pod tym filmem. Wygląda na to, że daliście, o, kurczak już gotowy. Dziękuję bardzo za każdą łapkę zostawioną pod tym filmem. Taka domowa pizza jest o wiele tańsza niż ta w restauracjach na wynos, niż ta na zamówienie. I możecie dodać tutaj naprawdę to, co lubicie i tyle, ile lubicie. Także ja korzystam z tego, że moje ciasto jest tak tanie w przygotowaniu i właśnie w porównaniu do wizyty w jakiejś restauracji oszczędzam dużo pieniędzy. Więc jeżeli chodzi o moje dodatki, to ja jak najbardziej lubię pizzę na bogato. I zaraz Wam pokażę, co ląduje na mojej pizzy. Pewnie to samo, co na Waszych ulubionych. Poza moim kebabowym kurczakiem oczywiście będzie mozzarella, oliwki, pieczarki, cebula, peperoni, żółty ser na wierzch, a na spód sos pomidorowy. To jest już gotowy sos z czosnkiem i z ziołami. Także idę dzisiaj na skróty, jeżeli chodzi o sos. Możecie zrobić swój własny, możecie nawet ugotować swój własny sos pomidorowy ze świeżych pomidorów, jeżeli macie fantazję. Dajcie mi znać, czego Wy używacie na spód pizzy. Teraz jest dobry moment, żeby przygotować sobie blaszkę. Ja swoją wyłożyłam papierem do pieczenia. I nagrzejcie piekarnik do 220 stopni. I zaraz zaczyna się magia i kulminacyjna scena tego filmu. Także wyciągamy nasze ciasto. Ja na taką blaszkę zrobię okrągłą pizzę mimo wszystko, więc zużyję może 1/3 mojego ciasta. Lekko je jeszcze tutaj zagniatam. Dobra, dzielę sobie na 3 części. Mniej więcej tyle mi będzie potrzebne na jedną pizzę, bo lubię na cienkim smudzie. Jak widzicie, wykorzystuję każdy centymetr kwadratowy przestrzeni. Nie wiem, czy Wy macie też taką małą kuchnię jak ja? Może jeszcze mniejszą. No dobra, wyrabiam szybko to ciasto. Rozciągam.
Możecie sobie nim popodrzucać, jeżeli macie ochotę. Ja je po prostu wyrabiam. Nie dosypujcie zbyt dużo mąki. Jak już mówiłam, świetnie sprawdza się kasza manna, jeżeli macie na tym etapie. I rozciągam. Rozciągam mój placek. Kładam na blaszce. I można jeszcze troszeczkę porozciągać na blaszce. No dobra. Sos pomidorowy. O, trochę rzadki, ale będzie dobrze. Na samym dole będzie mozzarella, wasze dodatki, według uznania. Odrobina cebulki. Pieczarki. I najważniejszy składnik, czyli nasz kurczak. Tak to wygląda. Czego tu jeszcze brakuje? Oczywiście brakuje sera. Moja pizza ląduje w piekarniku, już nagrzanym, na jakieś 10 minut na środkowej lub dolnej półce. Zajrzyjmy do naszej pizzy. Pizza ma się nieźle, wygląda dobrze, wygląda smakowicie, aczkolwiek widzicie, że to nie jest cienkie ciasto, takie jak ja lubię. Więc ja już to zauważyłam wcześniej, że jest dosyć, jest taka przaśna ta moja pizza, wypaśna i przaśna. Więc jeżeli chodzi o pizzę numer 2, to potraktowałam ją dosyć bezwzględnie wałkiem i rzeczywiście to ciasto udało mi się ładnie rozwałkować. Także mam nadzieję, że kolejna będzie na cienkim. Ponadto doprawiłam jeszcze pizzę solą, pieprzem i ziołami prowanselskimi. Tak wygląda pizza numer 1 na grubszym spodzie, na grubszym cieście. Może wy wolicie taką na grubszym i teraz dylemat. Ketchup czy sos czosnkowy? A może i to, i to. Ulubiony moment filmów kulinarnych, czyli degustacja. Dużo składników, ale zaraz zobaczymy. Jest ok, ocieka serem. To nie jest pizza w wersji fit, to nie jest danie dla tych, którzy się odchudzają. Chyba że macie zamiar później pracować na kempingu przez cały dzień. Także degustacja, moi drodzy. Jakby powiedział Piotr z Nasze Caravan Adventures, przepychotka, polecam wam ten przepis. Koniecznie dajcie mi znać, czy zaryzykujecie z cynamonem w pizzę. I chyba taką pizzę trzeba robić z podwójnej porcji. Nie róbcie tego z pół kilo mąki. Róbcie tego z kilograma. Bo ta pizza bardzo szybko zniknie. Za chwilę pokażę wam tę na cienkim cieście. Tymczasem my zabieramy się za konsumpcję naszej pierwszej. Tak wygląda kandydatka numer 2. Jak widzicie, ciasto jest o wiele cieńsze, ale wyrosło. Także macie do wyboru, jak w randce w ciemno, kandydatka numer 1 czy kandydatka numer 2. Wolicie taką na grubszym cieście czy na cieńszym? Wygląda obłędnie. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Żegnam się z moją najlepszą przyjaciółką pizzą. Teraz jest ten moment, kiedy powinniśmy zostać sam na sam. Będę starała się robić dla was takie filmy kulinarne raz w miesiącu, jeżeli ten pomysł wam się spodoba.
co będę widziała po waszych łapkach i komentarzach. Także przyjmuję challenge, czy coś da się ugotować albo upiec w przyczepie kempingowej, czy dam radę. Jeżeli chcesz dać mi wyzwanie, to napisz w komentarzu, a ja sprawdzę, czy tę potrawę uda mi się przygotować w przyczepie kempingowej. Może być z tego niezły ubaw. Tymczasem żegnamy się z wami ja i moja wspaniała domowa pizza. Mam nadzieję, że ten filmik zachęci cię, żeby spróbować zrobić taką pizzę w domu. Koniecznie napisz mi, czy wypróbujesz mój przepis i jak smakowała. Do zobaczenia następnym razem. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zapraszam cię serdecznie, bo wszystko to się może zdarzyć i dają dobrze zjeść. Cześć, trzymajcie się. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału.